Cześć, witajcie z tej strony z Maslo. Witam Was dzisiaj z Berlina. Co tu jestem? Dlaczego tu jestem? I na wszystkie te pytania zaraz Wam odpowiem. Tylko nagrywam to drugi raz, bo żeby stało, bo nie wiem, stabilizacji nie mam. Jakiś niecały miesiąc temu nagrałem razem z Kamilem, moim kamerzystą, film na konkurs, który był opatrzony hashtagiem Smarter with Lenovo. I nagrodą główną był właśnie wyjazd do Berlina na targi IFA. Właśnie dlatego jestem tutaj w Berlinie. Jestem tutaj dzięki Lenovo, bo im się spodobał ten materiał. No i został wybrany przez jury. No więc czuję się zaszczycony, fajnie, że mogę tutaj być. I pomyślałem, że całkiem spoko konceptem mogłoby być nagranie dla Was takiego całego daily vloga z tego, jak takie targi wyglądają. Może troszeczkę bardziej od zaplecza. No i mam nadzieję, że uda mi się pokazać Wam trochę ciekawej technologii. Hi, this is Dino from Johannesburg, South Africa. We've just arrived in Berlin and we're going in a little bit of a sightseeing walk of the city. See you later. Jak rebelianci z Motorolami pod Apple Store'em. Teraz mamy drobną przechadzkę po Berlinie. Pójdziemy sobie do jakiegoś centrum handlowego, bo tu jeden z kolegów chce sobie kupić buty. Zobaczymy, jak mu to pójdzie. No, it's just a matter of trying them on. He's really into the shoes. He loves them. Teraz będziemy sobie wracać do naszego hotelu i liczymy na to, że w końcu będziemy mieli pokoje, bo powiedzieli nam, że około trzeciej je będziemy mieć. Fajnie by się było w końcu zakwaterować. No siema. Jestem już w hotelu w swoim pokoju. Mamy troszeczkę wolnego czasu, nie wiem jeszcze co porobimy. Dzisiaj wieczorem zabiorę Was na konferencję Lenovo, która nazywa się TechLife. I tam będą prezentowane jakieś nowe produkty od Lenovo. Następnie jutro będziemy mieli dzień na targach IFA, gdzie będziemy sobie mogli pozwiedzać stoiska. Zostaniemy oprowadzeni po różnych tam właśnie konferencjach Lenovo i Motorola. I w ostatni dzień, w sobotę, będzie dla nas czas wolny na tych targach IFA, więc tam przejdę się po różnych stanowiskach i postaram się wynaleźć coś całkiem fajnego dla Was. Dlatego mam nadzieję, że taka przejażdżka będzie się Wam całkiem nieźle podobać. Do zobaczenia! No spoczko, już po prezentacji mamy troszeczkę nowych produktów. Teraz mam nadzieję, że dopchamy się do miejsca, gdzie będziemy mogli zobaczyć te produkty osobiście. Nie było ThinkPadów stricte, ale były ThinkBooki, których jestem ciekawy, bo jeszcze nie miałem okazji ich przetestować. Zobaczymy! Teraz to, co tygrysy lubią najbardziej, czyli sekcja z nowymi ThinkPadami. Mamy taką ładną jogę, która jest srebrna i jest z procesorami 10. generacji. Then we have like, you see, it's like we have a camera here and we have like this camera then over here, yes. Mamy nowego X1 Extreme z grafiką 1650 GTX-em. No i też mamy 7. generację X1 Carbon. Te laptopy są super. Nie mogę się doczekać, aż kiedyś sobie przetestuję jakiegoś. Do tego mają parę fajnych funkcji, o których więcej powiem Wam jutro. Więc to jest dzisiaj świeżo zaprezentowana Motorola Moto E, Moto E6. Jest bardzo leciutka, to tak pierwsze wrażenia. Mamy notcha i mamy przede wszystkim podwójną kamerę jako super reklamowany feature. Jest to bardzo budżetowy telefon. Wydaje mi się, że też posiada Android One, czyli szybkie aktualizacje. Androida. Chociaż nie jest napisane tak na tyle obudowy, to chyba muszę dopytać. No i ostatnim newsem, jeżeli chodzi o Motorola, mamy Motorola Zoom, One Zoom, która ma trzykrotny zoom optyczny, jednym z tych obiektywów. Ma też jeden obiektyw, który jest super szeroki i posiada aż 117 stopni kąt widzenia. Więc to jest całkiem nieźle. W sumie mam wrażenie, że ta 178 jest taka jak w One Action, ale jeżeli
chodzi o ten zoom, jak widzicie tutaj na przebitkach, gdzie on całkiem nieźle, rzeczywiście przybliża dość blisko, ale myślę, nie jest to jakiś taki killer feature, jakiś bardzo innowacyjny, ponieważ, no, mówmy się, zoomowanie w telefonach już było od pewnego czasu. Z tego, co się dowiedziałem, ten telefon nie posiada też programu Android One, ale z tego, co widać, to system jest praktycznie czysty, tak jak to zwykle bywa w przypadku Motorola. No i będzie można go prawdopodobnie w bardzo prosty sposób aktualizować. Okej, tak więc podsumowując, mieliśmy premierę nowych ThinkBooków, nowych laptopów z serii Yoga, dlatego że to jest wydarzenie bardziej skierowane do normalnego, powiedzmy, konsumenta, a nie do biznesmenów. Dlatego nie mieliśmy tutaj premiery stricte nowych ThinkPadów, tylko ThinkBooki. Mieliśmy także premierę nowych Motorolek, które tak pobieżne Wam zaprezentowałem. Ciąg dalszy oczywiście nastąpi już niedługo. Cieszę się ogromnie, że dołączyliście do mnie dzisiaj do tej takiej daily vlogowej przygody. Jak sami widzieliście, dzisiaj mieliśmy głównie jakieś rzeczy związane z Lenovo, no bo była ta konferencja. Jutro już będę na targach IFA i myślę, że uda mi się pokazać Wam coś więcej. Szczerze mówiąc, bardzo jestem ciekawy stoiska Samsunga, bo z tego, co widziałem na relacji u Mobzilli, mają tam Galaxy Folda i bardzo chętnie bym się przyjrzał osobiście, no bo jest to, myślę, taki dość innowacyjny telefon. Zresztą myślę, że jeszcze parę innych ciekawych rzeczy uda nam się wyłapać z IFY, więc dzięki za oglądanie, do zobaczenia jutro.